Mówiłam tutaj w kuluarach, że cieszę się z przerwy, która nastąpiła po wystąpieniu mojej poprzedniczki, bo inaczej nie bardzo wiedziałabym, jak zacząć, ponieważ ja startuję tutaj z zupełnie innej perspektywy, trochę jako kto inny, bo widzka, badaczka, teatrolożka, no jednym słowem po tym takim konfesyjnym, przejmującym poprzednim spotkaniu. No, moje ma trochę inny charakter, ale te dwa mikrofony mają poniekąd symboliczny charakter, bo będzie o pograniczu. Co jest tańcem, co teatrem? Prawo legislacji Wicki, to możemy opuścić. Zostaje pytanie, co jest tańcem, co teatrem. W istocie rzeczy zadaję to pytanie tutaj jako teatrolożka bardziej niż tańcolożka. To pytanie nie tyle o to, co jest tańcem, a co teatrem czy performansem, ile stawiam tezę, że najnowsze zdarzenia sztuki performatywnej są heteronomiczne. Zatem jedynie widz może odpowiedzieć na pytanie, co ogląda, teatr, taniec czy performance. Jeśli praktyki dyskursywne jako performatywne akty wytwarzają kolejne teorie, przetwarzające to, co już znane w nowej jakości, to zawsze relacyjne porządki dyskursu, takie jak współczesny teatr, performance i taniec, muszą się wzajemnie konstytuować. Łączy je koncentracja na podstawowym, sensotwórczym komunikatorze, odsyłającym odbiorcę do tego, co zewnętrzne. Od dawna. Teatr wszedł w bliski współczesnemu tańcowi paradygmat prywatności, wydobywając subwersywne ja, bohatera skonfliktowanego wewnętrznie, szukającego własnej tożsamości, złamał heteronormatywną matrycę reprezentacji, zakwestionował podział na męskość i kobiecość, otworzył się na niebinarność ciała jako kluczowej estetycznej kategorii głównego miejsca kontestacji w zmaganiach ekonomicznych, egzystencjalnych, politycznych, seksualnych, światopoglądowych. Jako widzce i badaczce przypisuję tu sobie prawo autorskie, legitymizujące moją percepcję jako działanie, uniemożliwiające mi ustanowienie granicy separacji między najnowszym teatrem performansem a najnowszym tańcem. Już Heidegger postulował, że jeśli rozróżnienie materii i formy stanowi w rozmaitych odmianach prosty schemat pojęciowy dla wszelkiej teorii sztuki estetyki, to jednak ów bezsporny fakt nie dowodzi tego, że rozróżnienie materiału i formy jest wystarczająco uzasadnione. W ramach zacierania dystynkcji estetycznych postuluję więc nie tyle ich podtrzymywanie i uściślanie granic między dyscyplinami, ile konieczność wytwarzania autonomicznego języka do opisu współczesnych praktyk choreograficznych, które w fuzji z teatralnymi wytwarzają oryginalne, choreograficzne, performatyczne hybrydy. Takie stanowisko prowadzi z jednej strony do benjaminowskiego odczarowania odczarowania wyjątkowości dziedzin sztuki, w tym wypadku teatru i performansu i tańca, do odebrania im ich auratyczności, ale z drugiej pozwala skupić się na nowym zjawisku performatyczności i poszukania wartości przecież znowu nieostatecznych kolejnych form wypowiedzi artystycznej. Symptomatyczne jest, że Sergiej Diaghilew uznał w 1909 roku, że w balecie Fokina Sylfidy Chopiniana realizacji romantycznego tanecznego manifestu wedle tekstu Gautiera z muzyką Chopina nie ma corps de ballet, tylko zespół solistów. Zaś Ivor Guest napisał, że w balecie tym zawierała się sama esencja odnowy.
Duch romantyzmu, który wiele lat temu wplótł do tańca wzniosłą poezję, miał teraz podnieść go w sposób bardziej trwały do pozycji jednej z głównych sztuk teatralnych. Narracje baletowe Sylfidy, zwłaszcza pokrewne jej fabularnie Giselle z muzyką Adolfa Adama, składają się więc i na historię baletu, ale i teatru. Przykładem najnowszym tej interdyscyplinarnej współpracy był dla mnie tanc, współczesny taniec Florentiny Holzinger, pokazywany w Nowym Teatrze w Warszawie w listopadzie 2021 roku, remiksujący Sylfidy i Giselle. W tańcu Holzinger Willidy nie są eterycznymi zjawami tańczącymi na puentach, ale nagim, performerskim sisterhoodem wiedźm, które zmieniają się z dyscyplinowanych, tradycyjnych baletnic, trenowanych przez 79-letnią Beatrice Cordua, to była pierwsza balerina, która zatańczyła w Święcie Wiosny nago w 1972 roku, zmieniają się w animalne, dzikie, wyzwolone z tradycyjnych ról kobiecych kobiety, które potrafią się obronić i walczyć, nie cierpiąc z odniesionych ran. Sama Cordua także przeobraża się potem w drapieżną przewodniczkę i opiekunkę. 8 kobiet w wieku od 20 do 80 lat rzuca radykalne wyzwanie faszystowskiej obsesji tańca klasycznego na punkcie perfekcji, urody i bycia ofiarą. Czyni to w przewrotnej wersji doświadczeń akcjonizmu wiedeńskiego, czy to w radosnym podciąganiu się nie na flugach, ale na wbitych na oczach widzów skrwawione ciało hakach, czy w brawurowym tańcu na powietrznym na motocyklach. Performerki w proteście przeciwko kulturowemu dyscyplinowaniu kobiecego ciała i kobiecości opowiedziały się tu za ciałem wytrenowanym na własnych warunkach, silnym, kaskaderskim, które stanowi ich broń w świecie męskiej dominacji, sprawcze narzędzie, służące wolności wyborów, umożliwiające przekraczanie patriarchalnych ograniczeń. W tańcu, w choreografii Holzinger, pusta scena konfrontuje się przede wszystkim z ciałami performerek, tancerek, ale i z rozmaitymi symbolicznymi rekwizytami, z mikrofonami, kamerą filmową i jej projekcjami, z elektroniczną muzyką obok arii operowych i popkulturowych szlagierów. W kampowej estetyce, w przestrzeni prowokacyjnej manifestacji kiczu, pastiszu, queerowej, genderowej afektacji i BDSM-u, słuchaliśmy sentymentalnych piosenek jak Moonchild Kinga Crimsona i drapieżnych jak Fascist Jog Itch. Słuchaliśmy Czajkowskiego, Chopina i Adama, czy muzyki filmowej jak His Morning Promenade z The Kid Chaplina, nawiązując żywy z działaniami scenicznymi kontakt z tancerkami, wchodząc z nimi w dialog, także wtedy, kiedy przechadzały się między widzami. Jeśli zatem przyznać rację Susan Sontag, że sztuka, która wyraża radykalne niezadowolenie i pragnie zaburzyć miłe doznania, ryzykuje, że zostanie rozbrojona, zneutralizowana i pozbawiona burzycielskiej mocy przez podziw innych, przez to, że zostanie lub wydaje się, że została całkowicie przeniknięta przez praktyczne zastosowanie, to twierdzę, że współczesne praktyki choreograficzne takiemu komercyjnemu rozbrojeniu skutecznie przeciwdziałają, bluźniąc estetycznie, społecznie, kulturowo. Zwrot performatywny bez wątpienia przyniósł paradygmat wielogłosowości, reprezentacji i kryzysów, legitymizując równorzędność wielu perspektyw i dyscyplin estetycznych. W tym kontekście choreograficzność i teatralność traktowane dotychczas jako binarne i opozycyjne dążenia we współczesnych perfohybrydach choreograficznych stały się tak heterogoniczne, że uchybiają swej autonomii, jak pewnie powiedziałby Adorno. Autonomia zaś, jak dowodzi kontynuujący poniekąd myśl Adorna Ranciere, jest autonomią doświadczenia, nie dzieła sztuki. Zatem reprezentacja
nie tylko nie stanowi dziś warunku, w moim przekonaniu, autonomii dzieła sztuki, ale staje się ze względu na swoje konwencyjne ograniczenia problemem. Podstawowe teatralne strategie reprezentacji, mimetyczne albo kreacyjno-metaforyczne, nie składają się dziś na złożoność doświadczenia. Aktualizuje się zatem myśl Derridy, że, tu zacytuję, dawna myśl, ale dzisiaj się w moim przekonaniu bardzo aktualizuje, autonomia reprezentanta staje się absurdalna. Sięgnęła granicy i zerwała ze wszelkim reprezentowanym. Dlatego liczy się jedynie uzupełnienie, które nie jest po prostu ani znaczącym, ani reprezentantem, nie zajmuje miejsca znaczonego czy reprezentowanego, co narzucają pojęcia znaczenia i przedstawienia bądź syntaksa słów znaczące lub reprezentat. Uzupełnienie, twierdzi Derrida, wchodzi na miejsce pewnej szczeliny, jakiegoś nieznaczonego lub niereprezentowanego, jakiejś nieobecności. Z mojego punktu widzenia współczesne performatyczne hybrydy stanowią znaczące uzupełnienie tej szczeliny. Anil Seth, brytyjski neuronaukowiec, porównuje percepcję do stanu wytwarzania kontrolowanych halucynacji, zasilanych przede wszystkim bodźcami zewnętrznymi, które w większym stopniu opierają się na bodźcach wytwarzanych wewnętrznie. Percepcja zatem zachodzi aktywnie w wyniku sygnałów, które docierają do naszego mózgu, jak również w wyniku percepcyjnych przewidywań naszych umysłów, skutkiem czego świat, jakiego doświadczamy, jest generowany w znacznej mierze przez nas samych. Psychodeliczny, często posthumanistyczny, bardzo często posthumanistyczny świat jest generowany psychodeliczny, często posthumanistyczny świat, bardzo często polifonicznie wyrazisty, ekstremalnie udźwiękowiony, narracyjny, choreograficzny światoobraz performatywnych hybryd uniemożliwia mi więc ustanowienie granicy separacji między najnowszym teatrem, performansem, a najnowszym tańcem. W wyniku obserwowanego przeze mnie zacierania dystynkcji estetycznych opowiadam się jednak za koniecznością wytwarzania metodologii języka umożliwiających więcej niż intuicyjny i wrażeniowy opis współczesnych praktyk choreograficzno-teatralnych. W tym kontekście na uwagę zasługuje rozczarowanie sytuacją tańca antropologa tańca i choreologa Roderika Langego, nie akceptującego kulturowych i estetycznych przemian. Ujawnił to 22 lata temu i zastanawiające jest, mówiąc, że zastanawiający jest fakt, że po dwóch stuleciach wysiłków na rzecz przywrócenia pełnego zakresu tańca w zurbanizowanym, ucywilizowanym środowisku nadal jego status jest dużo niższy aniżeli muzyki, dramatu czy innych dziedzin sztuki. Trudno jest bowiem przezwyciężyć uprzedzenia społeczne nagromadzone przez wieki. Stereotypowe wyobrażenia o zmysłowości, nieprzyzwoitości, frywolności tańca stale mu towarzyszą. Brak poważnego podejścia naukowego do tańca przyczynił się więc do traktowania go w najlepszym wypadku jako dopełnienia wykonawca muzycznego, czyli działalności o mniejszym znaczeniu w obrębie sztuki. Nawet gdy publicznie uznaje się istotność tańca, to podświadomie ujawniają się dawne uprzedzenia. Ogromna sfera tańca nieprofesjonalnego jest beztrosko otwarta na przypadkowe rozwiązania. Ujawniające się problemy często nie są właściwie identyfikowane. Istotne znaczenie tańca we współczesnym życiu nie jest prawidłowo rozumiane. Programy teatralne za sprawą ścisłej współpracy teatralnych reżyserów z choreografami i tancerzami uwzględniają wprawdzie od dawna choreografię, plastykę ruchu i układ tańca w tzw. stopce przedstawienia, ale istotnie, merytorycznie w esejach w nich zawartych tego nie doceniają i nie analizują. O tym, że w teatrze aktor ma być tancerzem, artysta muzykiem, przekonywali już dawno teatralni awangardziści, a ich koncepty, czy to Appia, Artoda, czy Meyerholda, skierowane w stronę biomechaniki, muzyki i choreografii,
uwyraźniały i uwyraźniają się w rozmaitych zarówno performatywnych praktykach, jak tanecznych manifestach. W Non Manifesto Yvonne Rainer w 1970 roku pisała: uwielbiam dwoistość ciała. Ciała jako poruszającej się, myślącej, podejmującej decyzje, istoty i ciała jako bezwładnej, obojętnej jednostki, uprzedmiotowionej, bo przecież ciało może stać się czymś przedmiotowym. Człowiek może być traktowany jak przedmiot. Ciało jako takie może być manipulowane, jakby nie tkwiły w nim jego własne zdolności do samouruchamiania się i samonapędzania. Jako widzka i badaczka. Praktyki choreograficzne traktuje jako szczególne błony performatywnego umysłu, które nie wypełniając jedynie w tańcu, lecz w fuzji z transgresyjną teatralnością wymagają osobnych kategorii narzędzi analitycznych, pozwalających nazywać napięcia między teleologią ciał performerskich, choreologicznych, a poruszającą je audiosferą, strukturą tekstu, między ruchową wzniosłością a ich ironią, między choreograficzną wokalizą a przestrzenią, w której rozbrzmiewa, a przez to wzbogacać dyskurs o krytyczną analizę emancypacyjnych potencjałów performatycznych hybryd. Warto podkreślić, że choreograficzne założenia ideowe są bliskie teatralnym. Chodzi o to, czym może się stawać taniec w kontekście życia społecznego i wytwarzania wspólnotowego ciała, szczególnie w kontekstach pozaartystycznych. To mówi w wywiadzie do swojej ostatniej premiery Wolne ciała Marta Ziółek. A teraz wiesz, co chcę zobaczyć? Co? Nie pytaj głupio, tylko rób. Nie chcę, nie denerwuj się. Rób. Ja już nie mam siły, ja już nie chcę tego robić, bo jesteś słabeuszem, bo jesteś śmierdzącym słabeuszem. Pada ze sceny w Wolnych ciałach Marty Ziółek w Teatrze imienia Żeromskiego w Kielcach. Taniec, jak teatr, dekonstruuje także za sprawą mocnej obecności tekstów przy pomocy tekstu, przemoc w instytucjach i w praktykach artystycznych. Kiedy jednak śledzimy solowe etiudy taneczne, kiedy założeniem performatywnej choreografii jest, cytuję, odnowa człowieczej harmonii ze światem, mimo zagrożeń, jakie stwarza, nie wystarczy zauważać w refleksji krytycznej czy teoretycznej, że ciało teatralnego aktora, tancerza zyskuje sens szerszy, zmieniając uwikłane w kompozycję dźwięków znaczenie, wytwarzając ruch swoją oryginalną formą i zmieniając zakres semantyczny. Kiedy zaś na przykład słucham tancerzy tańczących aktorów na scenie, znowu w Wolnych ciałach, pięta palce, palce pięta, krwi koryto, kości tam łam, kości, kości, jeb, jeb, kości, kości, stęk, stęk, kości, kości, świst, pisk, kości, kości, jeb, jeb, kości, kości, stęk, stęk, kości, kości, świst, pisk. Nie wystarczy napisać, że aktor na scenie wytracił swoją realistyczność, że nogi, ręce, głowa wymieniają się funkcjami, tak jak w tańcu, tracąc swoje naturalne przeznaczenia, osiągając zdolność fragmentaryzacji, rozczłonkowania, dyslokacji, orientowania się w ten sposób ku innym ciałom i uczuciom. Tu zacytowałam siebie. Ja tak umiałabym napisać o tym, co Państwu przed chwilą przedstawiłam. A przecież to jest jakby, nie o to chodzi w moim przekonaniu, nie o taki język i takie kategorie. Wiele współczesnych spektakli opartych na organicznej obecności fizycznej aktora na scenie składa się z ruchu, z hałasów, zasadza się na stałej tanecznej repetycji scenicznych działań. Jednak taka performatywna choreografia przenosi odbiorcę w rejony wysokiej technologii, wideo, światła, dźwięku, reprodukcji. Domaga się zatem precyzyjnej, nie takiej jak przed chwilą moje słowa to pokazały, techniki opisu i analizy. Narratyzacja, dramatyzacja i aktualizacja rzeczywistości, destabilizacja formy reprezentacji w choreograficznych hybrydach skutecznie, zacierając dystynkcję, sprawia zatem, że nie wiem,
czy w choreograficznych hybrydach transgresyjnych cieleśnie, budujących audiosferę, za sprawą której dźwięk jest nie tylko słyszalny, ale też fizycznie odczuwalny, jako drgania poruszające ciałami, oglądam taniec, teatr czy performance. Nie wiem, czy same autorki takich projektów, jak na przykład Malina, za mną nasza zimna ciotko, czy wolne ciała, wiedzą, jak usytuować swoją sztukę. Rama choreograficzna we wszystkich tych projektach wykracza poza modernistyczny i nowoczesny taniec, poza tradycyjny balet, performance czy sztukę wizualną. Malina powstała z inicjatywy Marty Malikowskiej, jest artystyczną fuzją kolektywną, spektaklem, koncertem, obrazami wizualnymi, grą efektów świetlnych, choreograficzną sesją medytacyjną w końcu, zainspirowaną pionierską działalnością aktorki i tancerki Maliny Michalskiej. Świątyni niewidzialnego, ryżowego jednorożca pod wezwaniem Boskiej Matki Jogicznej, najpierw w Instytucie Teatralnym, a potem w Teatrze Studio w Warszawie, oglądałam po raz kolejny ostatnio, tancerki, aktorki, choreografki praktykują asany na rzecz upadku patriarchatu, męskiego geniuszu oraz afirmacji kobiecości i kobiecego ciała. Marta Malikowska, podkreślając w wywiadach, że Malina wprowadza do teatru nowy, kolektywny sposób współpracy oraz produkcji, kładzie szczególny nacisk na choreografię jako jeden z najprężniej rozwijających się w tej chwili sztuk scenicznych, uściślając, że choreografia opiera się na jodze, o czym trzeba w teatrze mówić, bo joga, a więc choreografia jako tajemna moc, zapewnia przepis na szczęście, na sukces, na zdrowie, na kobiecość wolną od wstydu, na teatr wolny od hierarchii, duchowości, wolną od celebry, naturę wolną od przemocy. Malina to istotnie choreograficzny rytuał, który zawieszony między performansem, tańcem a koncertem, pozbawiony jest reżimu teatralnej i instytucjonalnej dyscypliny. Nic nie musimy robić, a wszystko możemy. Mówi Karolina Kraczkowska w medytacji na cipkowanie. Karolina Plinta. W recenzji za mną zimna ciotka Alki Naumann i Adeliny Cimochowicz zauważa, nie ma tu w końcu klasycznej akcji ról. Są raczej sekwencje i działania wypracowane poprzez wcześniejszą improwizację. Zamiast narracji otrzymujemy obrazy, dźwięki i zapachy połączone bardzo intuicyjnie i niekoniecznie łatwe do wytłumaczenia. To celne spostrzeżenie. Spektakl istotnie ma charakter synestezyjny. Bardziej jednak intryguje mnie inna uwaga. Ponoć pracując nad spektaklem, dziewczyny mówiły mi, że nie robią teatru. A więc nad czym pracowały? Na moich oczach rozegrał się pantomimiczny teatr, choreograficzna etiuda, wizualny performance, w którym ukryte w koronkach znenolowych, sądząc po fakturze i kolorze rodem z PRL-u Rajstop, dwie delikatne, zamaskowane tancerki, delikatnie w ciszy przerywane nieokreślonymi dźwiękami ich mruczenia, splecione ze sobą niczym leśne sylfidy, snuły w choreograficznym dialogu przy dźwiękach moniuszkowskich prząśniczek swoją tożsamościową narrację, niejednorodną i popapraną, jak różnokolorowa, patchworkowa tkanina zasłaniająca cały tył sceny. Wydawało się nawet, że ta dziwna, pachnąca i ubabrana materia jest szyta ze skrawków ich wzajemnych opowieści i doświadczeń. Narracja kołdry je wyraźnie przygniata. Formatuje ciężarem, wchodzą jednak z nią w cielesny konflikt, któremu towarzyszą szumy i głośne, dudniące hałasy oraz pulsujące rytmy pochodzące z tajemniczego oka, mieniącego się i przetwarzającego w różne formy na zawieszonym na kotarze ekranie. Widziałam w nim gnącą się, pulsującą, mordorową, czy może raczej moherową wymianę doświadczeń. Z ulgą więc przyjęłam finalne wyemancypowanie się jednej z prząśniczek i jej triumfalny śpiew, wtórujący przebojowi Violetty Villas lecącemu zza kulis. Bo jestem już taka i taka już jestem i nigdy się wam nie zmienię. Jest źle, jest źle, jest źle. Wszystko jest źle. To wszystko, co ja zrobię. Jak chodzę, jak mówię, jak śpiewam, z kim śpię. No i to, co mam na głowie. Taki finał.
Może być wyrazem empatii wobec moherowej ciotki, pogardzanej powszechnie, ale i manifestem jej, a przede wszystkim własnej niezależności. Jak moherowa ciotka, która także wie, że się nie zmieni i chce zawsze pozostać sobą. Często zapominamy, że możemy myśleć o teatrze jako o doświadczeniu, które wypływa z muzyki i tańca. To pierwotna myśl o wydarzeniu teatralnym jako czymś, co ma charakter rytualny, ceremonialny, ale też łączy nas razem. Wyznaje Marta Ziółek, zapowiadając Wolne ciała jako transową podróż rozpoczynającą się od rebelianckich, tricksterskich gestów i teatru pamięci indywidualnych ciał. Jako taneczny krąg, który staje się przestrzenią poruszania emocji, celebracji, ale i władzy ciał oraz władzy nad ciałami. Hybrydowa, sceniczna forma ma otwierać się na groteskę, na związek tragedii, komedii, łączących się przy dźwiękach granej na żywo muzyki perkusyjnej. Wolne ciała grzmią, wibrują, dźwięczą. Na pewno są zanurzone w intensywności choreografii, mają poszerzać granice własnej skóry, jak zapowiada Marta Ziółek, zwiększać swoją skalę. Istotnie prastare, leśne duchy, demoniczne, współczesne elfy z krwawymi uszami, rozmaite niebinarne osoby, autorytarna czaszka Hamleta, która przemienia się nagle w jakieś dziwne zombie, operowa diwa, mająca z początku władzę nad przestrzenią, potężna, schodząca z góry widowni Sylfida, tajemnicza kobieta z porożem na głowie, może reinkarnacja celtyckiej Enony, a może egipskiej Izydy, czy mezopotamskiej Isztar, na scenę wchodzi jako sceniczna Nike Freedom. Wszyscy razem tańczą, raz rytualnie, raz frenetycznie, współcześnie, samotnie i wspólnotowo, otwarci na doświadczenie, pożądanie, zmienni w wyrazie twarzy, w załamaniu się języka, głosu, śmiechu i płaczu. Jak pisał Nietzsche, a co Marta Ziółek podchwytuje, śmiech na scenie igra ze wszystkim, co dotąd święte. Jak jednak nie tworzyć takich właśnie opowieści, jak ta przed chwilą znowu, o performatycznych hybrydach, ale je metodycznie analizować. Anka Herbut, badaczka choreografii, badaczka i choreografka, zwierzyła się w wywiadzie: moja fascynacja tańcem wynikała z intuicji, że w tańcu dzieje się coś, do czego nie mam dostępu, ale co operuje zupełnie innym rodzajem fizyczności, inną performatyką i inaczej używa znaczeń, gdzie tekst nie służy wyłącznie wyjaśnianiu, dawaniu widzowi i widzce poręczy, która miałaby go lub ją stabilizować. W świecie, gdzie wszystko poza tekstem jest wieloznaczne i zamazane. Interesuje mnie też materialność tekstu, to, jak może działać na subpoziomie, przez dźwięczność, rytm, strukturę, zabawę z gatunkiem. No i mnie także to interesuje, jak to działa. I oczekiwałabym innego języka opisu niż także te fragmenty swojego własnego opisu tych. Bardzo dziękuję, drogie. To będzie doskonały wstęp do panelu dyskusyjnego, który będziemy też mieli o 16:00 i możemy kontynuować dziękuję te zagadnienia. Bardzo. Nie mamy już. Zapraszam teraz profesor Marię Claudia Alves Guimarães. Claudia, yes, please. Która przedstawi nam twórczość Alice Ripoll, jednej z artystek młodego pokolenia brazylijskich artystów tańca współczesnego, która też jest artystką festiwalową. Now.
Dzień dobry. First, I would like to thank Joanna Schmeider and the Foundation Chao Umisu, I don't know if it's right, for inviting me to participate in this conference. I am very happy to be in Poland because since I started the research on the life and work of the Polish artist Janka Hudzka, I have had the opportunity to get to know a little more about your culture and establish very strong bonds of friendship. However, my mission today is to talk about both the work of the Brazilian choreographer Alice Ripoll, whose group Companhia Rec will present Lavagem tonight, as well as about the Brazilian contemporary dance scene. This does not seem like an easy task to me, as I find it difficult to convey within just half an hour what is behind it all. In other words, there is too much diversity in our country to convey to you in such a short time. When we talk about dance, we should talk about time and space as well. On the other hand, in order to talk about Alice Ripoll and the contemporary scene in Brazil, I think we need to talk about time and space in different ways. To do so, I will borrow the ideas the geographer Milton Santos conceived about space, treating them as a social instance such as the economy, culture, and politics in Brazil. Influenced by Sartre, Milton Santos considered space as a place of existence and coexistence. Thus, once the place is considered important, it also suffers the impacts of the world. The place is remotely controlled by the world, and it is therefore in the place that lies the only possibility of resistance to the perverse process of the world, given the effectivity possibility of the communication after the exchange of information. Therefore, of a political construction. It is from this contradiction that he also perceives the territory as a movement of revenge, in which history is outlined and the future is written. In this sense, Milton Santos also associates the notion of time with space, thinking of space as a category for the elaboration of the future. Milton Santos also discusses the concept of space, pointing out that the old notions of center and periphery no longer apply. For him, the center can be located thousands of kilometers away, and the periphery can encompass the entire planet. I think that in order to understand the contemporary scene in Brazil and the work of Alice Ripoll, it's also important to understand the dichotomy that we live in Brazil in relation to spaces. That is, we should think about the place where we live as a middle-class people and the space of the favelas, both in large urban centers. I do not know if you know how diverse our country is. I, despite being a Brazilian citizen and quite aware of our social problems, felt shocked when I visited the Maré Slam, a big slam in Rio de Janeiro. Around 140,000 people live there, and this area encompasses about 16-17 boroughs in Rio de Janeiro. One of the projects I visit, Lona Cultural, is located in an area of a few blocks controlled by two drug trafficking gangs and a militia group in the Maré Islã.
to get to that location, one of the people responsible for this institution met me and took me by car from Avenida Brasil, close by, because it would be very risky in case I would try to enter the area by myself. I work at university, where I discuss this kind of problems, but I do not live this reality at all. The problem includes not only poverty, as racism, as well as violence. For this reason, I thought it to be interesting that you watch the short film. If you go to a Google map of Rio de Janeiro and put it into 3D mode, you can see what the city looks like as it was designed by urban planners. But you'll notice parts of the city that don't look like the rest. See the difference? The people who live in these parts of the city with the clean lines and the well-thought-out design are called people of the asphalt. The people who live in these parts of the city are called people of the hill. Even though the people of the asphalt and the people of the hill live closely intertwined throughout the city, they live vastly different lives. These informal communities that look like houses stacked on top of each other, sprouting out of the jungle, are called favelas, home to both vicious drug gangs as well as some of the most peaceful, creative, and resourceful people in Rio. I want to show you what they look like on the inside. A favela is a community that was built without any oversight of a public authority. No zoning, no building codes, no public services. These places just kind of grew out of the hills over time thanks to two main factors. First was slavery. Brazil imported 11 times more slaves than the United States did, and Rio alone was home to more slaves than the entire American South. Slavery ended in 1888, and free slaves, still denied many rights in society, built these informal communities on their own. In more recent times, favelas have been fueled by massive migrations from rural Brazilians coming into the city looking for work. Not able to find affordable housing, these workers built their own communities. Today, 25% of Rio's residents live in these favelas. I spent time in 6 of Rio's favelas to try to figure out what happens when parts of a city develop without the presence of a government. This is Rocinha. It's Brazil's largest favela, and it has been dubbed a city within a city. It's a completely self-sufficient economy, the result of decades of makeshift solutions to basic needs like electricity and running water. Without a formal government presence, the residents of Rocinha created their own association, which helps coordinate public projects and resources. Since these associations grew up totally informally by people who had no training in public administration, the resulting community design brings with it a little more zest and creativity than your traditional city. But make no mistake, Rocinha is a full-on, functioning mini-city within the city of Rio de Janeiro. This impromptu resourcefulness is common within favelas. Here I am in Vidigal, a favela not far from Rocinha. This man, Paulo, is showing me his garden, but it wasn't always a garden. 15 years ago, this hill that we stand on was teeming with garbage. Paulo decided to clean it up, planting trees and cultivating a garden space that now produces fruit. He did this without asking permission because, after all, there was no one to ask permission from. If you look around the garden, you'll realize that everything is made from trash. On the other side of the city is a favela called Maré. People in this community have created art centers for young people to come and learn new skills. They also support established artists to create projects around the city that explore and communicate life in the favela. Here they are building a model of their favela out of recycled wood. In Providencia, a favela near the port zone,
I met up with this guy, Mauricio, a photographer who lives in this amazing house. Mauricio photographs life in the favela and provides transparency to the good and the bad of these places. He thinks of photography as a weapon to fight against everything from drug cartels to the government when they show up trying to remove parts of his community. Whenever he sees corruption or foul play in his community, he photographs it and distributes it to a network of local and international media contacts. Over the years, people have learned not to mess with him. É sempre brigando. Então, essa é uma arma que dói muito neles. A fotografia dói muito neles. Você resolve muito fácil com a fotografia. So why are these people who live in poverty and neglect so driven to create beauty in order to survive? É porque você sempre espera pelo poder público. E o poder público nunca está pronto para você. Porque se a gente não fizer aqui, não é eles que vão vir aqui fazer. As coisas são mais permitidas. E outro é um lugar de muito esquecido. This reality of neglect from public investment has created a culture of creative survival. But there's a dark side to this too. So right now we're traveling over Complexo de Arimau, which is a huge complex or block of favelas. We're not going into the streets today because this place is still very much run by drug trafficking gangs. I would be sugarcoating the situation if I didn't talk about the fact that drug gangs still have major influence in a lot of the favelas, and Arimau is one of those places. Perhaps the most powerful gang in Rio is called the Red Command, a group that began as a left-wing political rebellion and whose headquarters are here in Arimau. Cocaine arrived in Rio in the 1980s, enriching the gangs and allowing them to grow in power and territory. The Red Command became more violent and lost its political ideology, focusing entirely on drug and arms trafficking. The fact that favelas are informal and unregulated, it means both that they can become incredibly vibrant because people can take this attitude and build on qualities and be creative and change your environment. But it also means that you can get incredibly dysfunctional places when the energy and the kind of approach is the opposite. So you have these two extremes and they come out of the same force of kind of informality and lack of regulation and kind of flexibility. In 2008, the city of Rio was ready to take over the lawless territories of Rio. They assembled a special force of police officers to enter the favelas and drive out the gang influence. They called this process pacification of the favelas. But this gets tricky really fast. There's been this big discussion in the United States about police brutality, but Brazil is on a whole different level when it comes to police violence and corruption. Human Rights Watch estimates that US police kill one person for every 37,000 arrests. In Rio, they say that number is one in every 23 arrests. So you can see why some felt skeptical of letting the police come into the favelas to try to restore order. This is Santa Marta. It's the first favela that received pacification forces back in 2008. It also happens to be the place where Michael Jackson decided to shoot a music video. Samba era muito violenta, uma comunidade muito violenta, um poder armado muito forte aqui, né? Tinha dia de tiroteio começar de manhã e terminar à noite, em pleno a praça. Depois da pacificação, foi a zero. Chegou a zero. Pacification worked for Santa Marta and a few other favelas for the first few years after 2008. But this favela is small, and the city dedicated its best police forces to the job. It's been a whole different experience in places like Arimau and other bigger favelas. Many of the favelas that I visited that had apparently been pacified were very clearly still under the influence of the Red Command. So while there have been some successes in pacification, the city still has a huge challenge ahead of it in taking control of these places. International attention paid to favelas is usually directed towards the conflict between the gangs and the police. There's movies and video games about this. This problem has been perhaps disproportionately amplified across the world. But while gang violence is certainly a problem, it represents one small slice of the favela experience. What seems to me as the more striking and interesting aspect of favelas are the thousands of men and women who are thriving in creative ways, in spite of being neglected by their government.
Well, I think it's important to say that today talking about favelas is not just talking about a social issue. Today, people who live in the favela fight for the favela itself, for recognition of the culture it contains. They fight against the racism and all kinds of discrimination. They fight to improve the condition of life and for the human rights of their residents. They fight for this territory and for occupying a space of recognition within society. Alice RuPaul, but now I will talk about Alice RuPaul. Alice RuPaul was born in Rio de Janeiro into a middle class and privileged family like me. She studied psychology before shifting her focus to dance, motivated by her curiosity, one's body's capabilities, and her desire to explore movement. Alice started by taking a technical dance course at Angel Viana's school in the year 2000, took courses and graduated in 2005 at Vienne, Angel Viana's faculty, a center for dancing and motor rehabilitation. Angel Viana, she's an important name in Brazilian dance and history. She and her husband, Klaus Viana, developed a creative body research, looking at ballet as something that should not be copied, but understood. While Klaus Viana developed a technique and moved to São Paulo, Angel Viana opened her own school in Rio de Janeiro in 1983, concentrating her work on research and body expression. Although Alice RuPaul had only a few classes with Angel Viana, she was very much influenced by Angel's ideas. In this sense, Alice RuPaul believes that the way of working inclusively and with less interested in the technical, result comes from Angel. Thus, she says that she also learned anyone has both interesting things to present and the ability to express oneself. Besides that, she also had contact with several contemporary dance professionals at Angel Viana's school, such as Alexandre Bering. He works with contact improvisation, Pilates, body expression. Simone Gomes, she works with Laban, and Paulo Caldas with choreography. Alice RuPaul says that with Paulo Caldas, she learned how to recognize a language, how to cut and edit it. Then I want to show you some of these influence. Dançar ultrapassa qualquer obstáculo da vida. Bem, estive pouquíssimo tempo no Brasil e tinha visto somente clássico. Ali eu não conhecia nem de nome, Klaus Viana e Angel. E vi no jornal, alguém me falou, são de Belo Horizonte, são gente que vai fazer espetáculo. Que foi minha surpresa. Foi espetáculo maravilhoso. Thank you.
Why her work exposes her solid background in contemporary dance and somatic techniques, as we can see in the works of the beginning of her career, such as with the group A Dobra, that means the fold. And the later she combined with her interest in the urban cultures of the underprivileged classes. Alice became the director of this group from 2003 to 2006, creating the pieces Anachronic, Vento Branco, White Winds, and Amanhã Recomeço, Tomorrow I Restart. I will show you a piece of these works that Alice Ripoll showed at Panorama Festival. So this is a work of the beginning of this. Of her career.
Well, so she showed these works at Panorama Festival, as I said. Panorama Festival is an important dance festival, which is held since 1992. The Panorama Festival was pioneer in associating cutting edge contemporary art at popular prices. Panorama has supporting and encouraging choreographic productions of Brazilian and Latin America artists, presenting already established names and also young beginners, serving as a platform for artistic development and international projection of arts from Rio de Janeiro. For this reason, Alice Ripoll says that Panorama Festival has had an important role in her career, mainly when she was starting. After the Dobra, the Dobra group was dissolved, Alice worked for a while with the dancer Fernando Klippel, who works nowadays with João Saldanha, another important choreographer from Rio de Janeiro. She started to give contemporary dance classes, then to a non-governmental organization, social project, in the Chácara do Céu, Slam. There, Alice worked only for a few months because the project was canceled. Then, she decided to continue instruction without external financial support, as her students want to dance, and she wanted to create choreographies. In addition, she also felt that she had a social duty to help her students. Besides that, she became more interested in the culture of the periphery, such as in the hip hop, music, and dance, than in the conceptual paths of the contemporary dance. She also loved to go to funk shows in Ramos, a neighborhood in the northern part of Rio de Janeiro. Her work flowed in between dance and performance, and it often questions not only the social political situation in Brazil, but also allows the dancers to transform their own experience and memories into movements. Founded in 2009, the Companhia Rec began as a powerful group of dancers from the slums in Rio de Janeiro that elaborates and recreates contemporary art. They danced hip hop as they were still pretty inexperienced. Then she started working with them on contact improvisation. The first work of this group was Cornaca. It covered the University of Affections and premiered at Panorama Festival in 2010. Five men on the stage went through choreographies and situations that suggested the various ways people related one to the other: friendship, competition, struggle, exclusion, and care. The piece approached different possibilities of the body contact and displacements that emerged from them. I show you a look. Thank you.
2012, she created the PC Katana, which expresses itself on the University of the Heroes. Superpowers, challenges, attack, defense, and meditation. Eastern philosophy and guerrilla. Their references include both of fictitious world, anime, comics, and games, and a real one with the real-life characters that inspired the group. Imagination is one of the Luzi, ninjas, samurai, Brazilian rappers, MV Bill, and Emicida, as well as each one of us. Katana was a co-production with the Panorama Festival, where it premiered. Just after that, Alice created Bow and Windfit Grounded Head in 2015. The latter one created for children, where Compania Roek expressed everyday scenes that were permeated by fantasy as the show tackled the different sensations that the child develops with its exquisite sensitivity. The dramaturgy had in mind to reveal the dimension that children attributed to their experience. Alice's next work was Acordo, which emerged from an invitation she received to create a piece that should dialogue with the question of what would remain as a legacy for the city of Rio de Janeiro after the great events that would supposedly bring improvements to Rio, the World Cup in 2014 and the Olympic Games in 2016.
without giving an answer to the question, the artist proposed to think the city through the perspective of the performers she had been working with for 8 years. They were black and lived in a favela, in slum. The title in Portuguese suggests a few meanings such as wake up, agreement, accordance, keeping, cartel, and convention. Another alternative is that of reading the title the way it is written, acordo, which separates as it is, means the color of. At the core of the balance that protects Rio de Janeiro from chaos is the policy action. The people that go to theaters, beaches, shopping malls, and so on are thus protected from collective robbery and from contact with the poor, who are intimidated by the checkpoints and by other invisible mechanisms. Once intimidated, poor people do not occupy the city and only transit between the favelas. The checkpoints are borders that function as a wall. On the other hand, the bricklayer who goes to someone's houses to fix the stove, the one that cleans the university or the office you attend, who serves you coffee, may be a rap singer or a poet. He may be a jealous person, he may get stuck in a traffic jam, he may die or love or be a contemporary dancer. Who is stealing what? Whose crime is it? Alice Ripoll's and Compania Rex's latest work, Lavagem, is an abstract work with lots of meaning and connotations. The word lavagem in Portuguese means the act of cleaning, but means also pig's will. Lavagem de dinheiro means money laundering, that is an expression used to disguise the illicit source of revenues. Lavagem cerebral means brainwashing, a process of making someone believe something by repeatedly telling him that it's true. Alma lavada or cleansed soul means we have experienced great relief and now feel peaceful, with no pending matters to resolve. Someone may approach the show from a political point of view, but he may also approach it from a poetic point of view. Alice runs two groups, Rec and Suave, which are currently converging into a single company. Established in 2014, Companhia Suave produced both works, Suave and Cria, where Alice introduced the use of passinho, short step, from the funk to the contemporary scene. It's a new style of urban dance derived from Rio de Janeiro's funk, exploring a mixture of affection and sensuality through the interweaving of funk with the contemporary dance. When she decided to create this company, she did an audition in order to choose 6 good dancers of a passinho. In Portuguese, the word cria, bridge, had 2 literary meanings, a young being, animal, or human, and also he, she creates. Cria in Brazil is commonly used to express in which land someone was born. I am a cria of complexo. For this reason, these works also speaks about desire, sex, and affection. Suave uses the passinho dancing with humor and try to answer questions like, how is your pulse? How do you move? Based on this question, I asked Alice Ripoll who her dancers are today. Many of the people who started with her are no longer with the company and have been replaced with a exception of Alan, who has been there since the beginning. When she formed Companhia Suave, she additional in order to choose not only the best passinho dancers, but also someone, people who had a different kind of movement repertoire. And Romulo was one of them. He studied dance at university.
had played in circus and theater, and he danced axé and other Brazilian dances. Almost all dancers come from the periphery or from a poor stratum of the society. Although it has occurred naturally in the beginning, when she needs to replace someone these days, she prefers a person who has the same profile in order to better express those social issues that are portrayed in her work, such as racism. In addition to that, she and the company's cast feel that they should give opportunity to the less socially privileged people. Thus, the cast is composed of residents of favela, such as the Maré and Complexo do Alemão. But now she works with more experienced dancers. Like many other companies that operate without sponsorship, Companhia Suave depends on fund notes, and this does not always provide conditions to pay salaries and to keep the group together. Thus, she has lived a difficult period these last few years under the COVID-19 pandemic. However, Alice Ripoll has been able to take her work abroad, allowing her artistic work to continue. Although many artists work under the influence of international trends in contemporary dance, we increasingly see Brazilian dance arts collectives and groups emerging at the periphery. These artists bring proposals to express these social issues quite frequently, as well as they seek to work within a language that mixes traditional Brazilian dances with dances of African origin, capoeira, and urban dances. Within a very decolonial perspective, they seek to value their culture, their values, and their inclusion in a society where social exclusion is practiced quite frequently. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Maria, for bringing us into the world of Brazilian dance. We will have actually additional, I can switch to Polish now. Ostatnie wystąpienie będzie miało charakter wirtualny z uwagi na to, że Agnieszka zachorowała na COVID, nie może z nami być, ale jest też appendiksem do wystąpienia Marii, ponieważ przenosi nas również w świat Brazylii nieco wcześniejszy. I nieco innej twórczości, ale zostawiam już tutaj głos Agnieszce, która zrobiła bardzo profesjonalne nagranie. Ono jest krótkie, więc jeżeli możemy poświęcić chwilę więcej w przerwy obiadowej, to zachęcam Państwa do pozostania na 20 minut, a jeżeli ktoś musi już opuścić nas, to za godzinę, czyli o 13:30 będziemy kontynuować. Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Sosnowska, jestem adiunktką w Instytucie Sztuki PAN, a także kuratorką związaną z Muzeum Sztuki w SUSZ. Niestety nie mogę być dzisiaj z Państwem osobiście, bo oderwała mnie choroba, ale niemniej bardzo bym chciała podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji Joannie Szymajdzi, Edycie Kozak, a także za zachętę, żeby wrócić do wielkiej fascynacji czasu, kiedy pisałam doktorat, czyli sztuki brazylijskiej, szczególnie twórczości Olio Tzisiki, Lidzi Clark czy Lidzi Pape. To wystąpienie poświęcę parangoles, czyli tańczącym rzeźbom w sztuce brazylijskiej lat 60. i zwrotowi ku odbiorcy. W wystąpieniu przywołuję twórczość brazylijskiego artysty Elio Tzisiki i neokonkretyzm brazylijski, aby pokazać drogę dzieła sztuki od materialnego obiektu do efemerycznego wydarzenia, która dokonała się w drugiej połowie XX wieku w różnych częściach świata. Przede wszystkim jednak będę starała się ukazać rewolucyjne znaczenie tańca dla tego
procesu. Ta droga od obiektu sztuki do wydarzenia nazywa się często zwrotem performatywnym, a jego korzeni należy zaś szukać w spotkaniu konceptualizmu, minimalizmu oraz tańca postmodern w latach 60. i 70. XX wieku. Rozpoczął się wtedy proces kwestionowania statutu dzieła sztuki jako materialnego obiektu i jego autonomii, co przejawiało się w dostrzeżeniu dzieła, w wydarzeniu, samej koncepcji myślowej czy doświadczeniu życia codziennego. Zachodniocentryczna narracja jest dość dobrze opisana, dlatego to krótkie wystąpienie poświęcam Heliodicice, którego twórczość nie jest szeroko znana w Europie. Podobnie zresztą jak twórczość Lidzi Clark czy Lidzi Pape, co jest być może bezpośrednio związane z tym, że ogromna część badaczek i badaczy sztuki Ameryki Łacińskiej pracuje na uczelniach w Stanach Zjednoczonych albo w Ameryce Południowej. Ja dzisiaj nie będę miała czasu zająć się szczegółowo w ogóle twórczością Lidzi Clark czy Lidzi Pape, dlatego tylko tutaj jakby wrzucam poglądowo takie slajdy, które może niektórych pociągną dalej w tym kierunku. To zaczynamy od wkroczenia tańczącego ciała. W 1965 roku Eliot Issika przyprowadził na otwarcie wystawy Opiniało 65 w Muzeum Arte Moderna w Rio de Janeiro tancerzy z faweli Mangueira, którzy wykonali sambę, nosząc na sobie obszerne, wielobarwne płachty i tkaniny. Cykl jego prac Parangoles. Wkroczenie mieszkańców brazylijskich slumsów w przestrzeń muzeum dostępną jedynie dla burżuazyjnych elit zgromadzonych na prestiżowym wernisażu wywołało w tamtym czasie ogromną burzę. O skali wywołanego skandalu najlepiej świadczy konsekwencja wyciągnięta wobec dyrektora muzeum, który niedługo po tym wydarzeniu został odwołany ze stanowiska. W 1967 roku, w tym samym czasie, kiedy amerykański krytyk Michael Fried opublikował głośny artykuł Art and Object Food w nowojorskim czasopiśmie Art Forum, Heliot Issika w katalogu jednej z wystaw zamieścił tekst poświęcony ogólnemu planowi nowej podmiotowości. O tym zaraz, ale chciałabym na moment zatrzymać się na tekście Michaela Frieda. Art and Objecthood ogłasza on bowiem, że teatr i teatralność są w stanie wojny ze sztuką modernistyczną, a wręcz ze sztuką w ogóle. Dochodzi on do takiego przekonania, przyglądając się dziełom sztuki minimalistycznej, które oskarżył o zarażenie się teatralnością. Teatralizacja minimalizmu polega jego zdaniem na, uwaga, to jest jakby dosyć istotne, redukcji estetyki do momentu przeżywania. Dzieło przestaje być zdominowane przez porządek mimesis, wymyka się iluzji i spełnia się dopiero w chwili, gdy ktoś je dostrzega. Do jednej z najważniejszych obserwacji Frieda należy redefinicja relacji dzieło sztuki odbiorca. Zauważa on, że minimalizm przynosi ze sobą nowy rodzaj wrażliwości przejawiający się w otwarciu dzieła sztuki oraz dostrzeżeniu cielesności odbiorcy. Co to jakby znaczy w praktyce? Chyba najlepiej wytłumaczyć ten fenomen na przykładzie prac Roberta Morisa, czyli wielkoformatowych rzeźb, które dosyć często jesteśmy w stanie pomylić z przedmiotami codziennego użytku, jak na przykład z ławką.
To jest chyba dobry przykład. Przede wszystkim jednak chodzi o to, że Robert Morris uważał, że jego prace nie istnieją bez odbiorcy. Dopiero wchodząc w przestrzeń wystawy, dzieło domyka swoje wrażenie. To zwrócił uwagę na cielesność odbiorcy, czyli na to, że będąc w przestrzeni wystawienniczej, odbiorca, widzowie wykonują rodzaj choreografii, poruszając się wokół obiektów, obchodząc je, i ta cielesność widza jest aspektem niezwykle istotnym. Tutaj też nie będę miała czasu jakby wrócić do tego, ale jedną z już skrajnych konsekwencji tego sposobu myślenia u Roberta Morrisa były rzeźby choreograficzne, tak, które były aktywowane czy używane przez samych odbiorców, którzy wykonywali też jakby rodzaj, w zasadzie służyło im tylko niemalże rzeźby właśnie choreograficzne, które no, wymuszały pewną określoną choreografię ciała. Manifest neokonkretyzmu autorstwa Itisiki o tyle wiąże się z eksperymentami minimalistów i tekstem Frida, że również definiuje pozycję odbiorcy względem dzieła sztuki. Najważniejszym hasłem tego ruchu, postulującego nową przedmiotowość, było zwrócenie się sztuki w stronę widza. Powinna ona na tyle się otworzyć, albo umożliwić odbiorcy włączenie się w proces twórczy poprzez aktywizowanie możliwości istniejących w przedmiocie, który jest niekompletny, niczym niewypełniona treścią forma. Adresat pracy zostanie zaproszony do dopełnienia zaproponowanych przez nią znaczeń. W tym sensie jest to dzieło otwarte, pisze w jednym ze swoich tekstów Oitisika. Aby przybliżyć okoliczności, w jakich artysta formułuje główne założenia neokonkretyzmu, warto pokrótce zarysować kontekst społeczny i polityczny lat 60. XX wieku w Brazylii. W czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych doszło do rewolucji kulturalnej i seksualnej, w Brazylii dokonały się inne przemiany. Wystawa Opinião 65 odbyła się zaledwie rok po gwałtownym przewrocie politycznym i puczu wojskowym, w wyniku którego usunięto z stanowiska ówczesnego prezydenta. Władzę na ponad 20 lat przejęli generałowie. Pierwszy okres rządów reżimu wojskowego przyniósł znaczny wzrost gospodarczy, który pociągnął za sobą radykalny rozłam społeczny. Z kolei procesy urbanizacyjne doprowadziły do napływu ludności z obszarów peryferyjnych, do aglomeracji miejskich i ekspansji dzielnic nędzy, czyli słynnych faweli, pozbawionych zazwyczaj dostępu do miejskiego systemu kanalizacyjnego i elektryczności. Z czasem rozwarstwienie pogłębiło się tak dalece, że te dwie grupy społeczne zaczęły tworzyć odrębne światy. Dostęp do sztuki, kultury wysokiej został zarezerwowany dla grupy uprzywilejowanej. To jej reprezentantki i reprezentanci byli zarazem twórcami i adresatami sztuki. Większość artystek i artystów brazylijskich tamtego czasu pochodziło z najwyższej warstwy społecznej. Kiedy więc urodzony w burżuazyjnej rodzinie w Rio de Janeiro, Elio Itisika, zaczął bywać w faweli Mangueira, gdzie znajduje się jedna z najważniejszych szkół samby biorących udział w uroczystościach karnawałowych, przebywał wśród jej mieszkańców i wraz z nimi tańczył. Jego fascynacja miała charakter manifestacji politycznej. Była przejawem tyleż krytycznego nastawienia do wyższych klas, co budzącej się wrażliwości na różnice społeczne. Zapewne jego ucieczka od własnego środowiska to również świadectwo wpływu, jaki na Oiticikę wywarł twórca neokonkretyzmu Ferreira Goulart, który nawoływał do powrotu do korzeni i tworzenia sztuki popularnej, oskarżając równocześnie brazylijską scenę artystyczną o elitarność oraz służebność wobec władzy politycznej.
W 1967 roku Itysika stworzył instalację Tropicalia. Składały się na nią lekkie obiekty inspirowane architekturą i estetyką faweli. Można było wejść do ich wnętrza, zarazem ich zadaniem było zachęcenie odbiorcy do fizycznych działań. W galerii wypełnionej piaskiem wśród tropikalnych roślin i żywych pagóg, przy akompaniamencie odpowiednio dobranej muzyki, odbiorczyni i odbiorcy mogli poczuć się jak na plaży. Przywołanie stereotypowych wyobrażeń o Brazylii było celowym zabiegiem i świadectwem zwrotu ku rodzimej kulturze. Zamiast budować tożsamość poprzez przejmowanie wzorców kulturowych z Zachodu, jak ówcześnie czyniła to brazylijska burżuazja, odcinając się od tradycyjnych brazylijskich wzorców, Oiticica akcentował wartość tego, co lokalne. Uważał, że ze względu na kolonialną przeszłość jego grupa społeczna jest obciążona kompleksem wobec Europy. Dlatego deprecjonowała tradycje i nie brała udziału w takich rodzimych formach kulturowych, jak chociażby słynny brazylijski kanabą. Odwoływał się też do tego obrazu tropiku, który przedstawiał Oswald de Andrade w Manifesto Antropofago z 1928 roku. Znaną z Brazylii praktykę kanibalizacji innych kultur, Andrade uznawał za model budowania własnej tożsamości, a przede wszystkim sposób obrony przed postkolonialną dominacją. Tytuł wystawy Oiticica Tropicalia zainspirował m.in. Gilberto Gila czy Caetano Veloso do zainicjowania tzw. tropikalizmu, nurtu zapowiadającego odnowę muzyki brazylijskiej poprzez połączenie elementów rocka z bossa nową, tradycyjną muzyką pochodzącą z Bahii oraz portugalskiego fado. Tropicalizm nie był jednak tylko ruchem na rzecz rewolucji muzycznej, ale przede wszystkim orężem w walce o wolność słowa i wyrazu artystycznego w okresie dominacji nacjonalizmu, gdzie takie utwory jak Alegria, Alegria, Veloso stały się manifestami artystycznymi, błyskawicznie rozpoznanymi przez społeczeństwo. Członkowie ruchu byli również zaangażowani politycznie i otwarcie krytykowali dyktaturę wojskową, co pod koniec 1968 roku, z chwilą wprowadzenia cenzury w kraju, na fali wzmagających się represji względem opozycji, pociągnęło ze sobą zakaz występów oraz transmisji ich koncertów. Prześladowanie przez reżim bardzo szybko doprowadziło do stłumienia rewolucyjnej działalności, a wielu członków ruchu trafiło na wiele miesięcy do więzienia, a następnie w 1969 roku, jak Veloso czy Gil, uciekło z kraju szukając chronienia w Londynie, gdzie w tym samym czasie przebywa już Oiticica. Postulat zwrotu w stronę widza, które odnajdujemy zarówno w wystawie Opinião 65, jak i w Tropicalia, oznacza przemodelowanie roli artysty, dyspozytora znaczeń na animatora, czy też tego, który wychodzi z propozycją i stwarza warunki do powstania sztuki, nie ograniczając równocześnie możliwości interpretacji i wolności. W jednej z sekwencji filmu o Helio Oiticice Ivana Cardoso kadr wypełniają fałdy kolorowych tkanin. Może po prostu puszczę ten fragment i będziemy mogli go obejrzeć. De obras é para fazer inteligível o que o senhor passa a me conhecer através do que eu faço. E na realidade eu não sei o que eu sou. E se é invenção, eu não posso saber. Se eu já soubesse que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Se elas são invenção, elas, a existência delas é que possibilita a concreção da invenção. Co tutaj widzieliśmy? Helio Oiticica, stojąc na jednym z licznych wzgórz Rio de Janeiro, przekłada materiał z ręki do ręki, przerzuca go nad głowę, jakby walczył z chaotyczną materią.
próbuje zapanować się nad Kaliną, by w ten sposób przestała mu przeszkadzać. Bywa się to więc nie poprzez szarpanie, rzucanie siebie, próbę wydostania się spod fałd, ale badanie własnego ciała czy ucieleśnionej podmiotowości. Ten specyficzny kostium ogranicza ruchu. Eksperymentowanie z jego formą pozwala je jednak oswobodzić, co sprawia, że wyraźniej nabierają charakteru tańca, tańca rozumianego w kulturze brazylijskiej jako medium transgresji i przekroczenia, wspomaganym przez dźwięk bębnów i piszczałek wprowadzających rytm samby. Tutaj pozwolę sobie przetłumaczyć te napisy, które pojawiały się w czasie tej krótkiego fragmentu. Ta seria prac ma pomóc mi zrozumieć, kim jestem. Mogę lepiej poznać siebie poprzez to, co robię. Właściwie nie wiem, kim jestem. Jeżeli bowiem to ma być kreacja, nie jestem w stanie jej w pełni poznać. Jeżeli wiedziałbym, czy są te rzeczy, nie byłyby one już kreacjami. Ich istnienie czyni inwencję możliwą, mówi artysta. Jest to cytat tak naprawdę wyjęty z jego własnego tekstu Notes on Parangolis. W kolejnym fragmencie widzimy młodego mężczyznę na dachu budynku. Niczym wielkimi skrzydłami okrywa się niebieską brezentową płachtą. Os enredos do verde, os ulus, luz do azul. Cykl prac Parangolis zrealizowany w latach 1964-68 wyrósł bezpośrednio z doświadczeń OITCQ, który włączył się w życie faweli Manguera i w jednej z działających tam szkół odkrył samy jako eksplozję niczym nieskrępowanej witalności, seksualności i karnawałowej wywrotowości. Wyszedł poza granice własnej klasy społecznej. Przyglądając się z bliska życiu mieszkańców Mangueiry, wkroczył w zupełnie inną rzeczywistość, oferującą nieznane mu wcześniej spektrum doznań, które trwale odcisnęły się na jego twórczości. Otworzył się na nowe środki ekspresji i zaczął poszukiwać sposobów wykorzystania ich w sztuce. Jak pisał, tutaj zaczynam cytat, to właśnie doświadczenie tańca, samby, uzmysłowiło mi, że kreacja poprzez akt cielesny to ciągła transformacja. Zarazem jednak akt ten zawiera w sobie to, co nazywam byciem rzeczy, czyli statyczną ekspresją obiektów, ich ekspresyjną immanencję, która w tym wypadku jest immanencją cielesnego aktu ekspresji podlegającego ciągłej zmianie. Koniec cytatu. Parangolis wyglądają jak kolorowe płachty czy długie szarfy. Szyje się je jednak bez uwzględnienia rozmiarów konkretnego ciała. Uplatając się z nimi, trzeba dostosować je do swojej sylwetki i poprzez opanowanie materii stworzyć kompozycję w przestrzeni. Doświadcza się ich więc jako rodzaju mobilnych rzeźb, które poruszają się razem z użytkownikiem czy bezpośrednio na nim. Podważają one tym samym swoją formą koncepcję tradycyjnie rozumianej wystawy, uwypuklając jej konwencjonalny charakter i proponując nową konwencję. Zawieszone na stojakach albo wbitych w ściany hakach, Parangolis zdają się zupełnie martwe, tak wygląda sposób ekspozycji, kiedy są pokazywane na wystawach, bo one jakby cały czas do dnia dzisiejszego są w podróży. Dopiero odbiorca może aktywować ich potencjał, zdejmując je z wieszaka. Oitisika wykonywał Parangolis z materiałów znalezionych na terenie faweli. Przywiązywał do tego znaczenie, wierząc w tak zwaną pamięć się materii, która zgodnie z jego koncepcją aktywuje się w chwili, gdy praca trafia do rąk odbiorcy czy odbiorczyni. Dlatego istotna jest kwestia ich pierwszych użytkowników, tancerek i tancerzy, którzy nadali bardzo konkretną definicję, czy natchnęli duchem samby, czyniąc
ją tym samym głównym kontekstem ich odczytania. O tej genesie zaświadcza seria zdjęć przedstawiająca tancerzy ze szkoły Manguera ubranych w parangoles. Artysta widział w nich wehikuły przenoszące odbiorcę w inną rzeczywistość, wprowadzając go w rodzaj ekstazy, którą nazywał super sensation. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie chodziło mu o ucieczkę od rzeczywistości w stan upojenia, ale przeciwnie, ukazanie życia w jego pełni poza ograniczeniami tylko ciała, ale również podziałami społecznymi. I tutaj kolejny cytat. Praca wymaga bezpośredniego udziału cielesnego. Oprócz okrywania ciała wymaga, aby wprawiono je w ruch, a w efekcie powinno zacząć tańczyć. Już sam akt ubierania się w pracy implikuje cielesno-ekspresyjną przemianę podmiotu, co stanowi pierwotną cechę tańca, czy właściwą mu siłę. To koniec cytatu. Oiticica podkreśla w powyższym cytacie, że w efekcie kontaktu z dziełem sztuki odbiorcy powinni zacząć tańczyć. Należy uznać za symptomatyczne, że Oiticica, jak i też Robert Morris, gdybyśmy już nie ma na to czasu, gdybyśmy jakby mieli głębiej przeanalizowali jego twórczość, wiążą proces znikania dzieła sztuki jako obiektu i zwrotku odbiorcy z zaproszeniem do tańca. Czy to znaczy, że końcowym efektem zarażenia się sztuk wizualnych teatralnością w latach 60., 70. jest taniec? No, trudno tutaj o ostateczne rozstrzygnięcie, ale pozwolę sobie zostawić Państwa z takim otwartym pytaniem, które myślę, że w kontekście festiwalu Ciało-Umysł jest bardzo na miejscu. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze raz przepraszam, że nie mogę być z Państwem na miejscu w Instytucie. Dziękuję. Przekażę Agnieszce brawa. Bardzo dziękuję za udział w tej pierwszej części, bardzo performatywnej, wszystkim panelistom i widowni, uczestnikom. Chciałam jeszcze tylko dodać, że Maria przywiozła również piękne książki o tańcu w Brazylii. Można sobie tutaj skonsultować w trakcie przerwy, aczkolwiek są moje, więc proszę o zwrot. Oraz kawa jest również przywieziona przez Marietę, którą pijemy na przerwach kawowych prosto z Brazylii. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę lunchową i o 13.30 lunch jest również tam, gdzie kawa, i o 13.30 zapraszam z powrotem.